Cześć, witajcie. Ja dalej na Otmuchowie. Śmigam sobie. Dzisiaj się zrobił nawet ruch fajny. Jakieś kajaczki, motoróweczki śmigają. W sumie zawsze jak jest pogoda, no to wiadomo, tych ludzi jest więcej. Ja tak sobie pływam, myślałem, że wypalę to paliwo, co mam, żeby go już nie zawozić ze sobą, ale okazuje się, że jednak ciężko jest wypalić 10 litrów w 2 dni. Sporo pływałem. Tak jak wcześniej było widać, no to jest gdzieś tyle. Można powiedzieć ciutkę mniej jak pół baku. A pływałem dość sporo. W ogóle to opłynąłem całe jezioro dziś rano dookoła od mojego ośrodka. Calutkie, tak przy brzegach. Dookoła. Tak. No jest tego kawał, nie wiem ile, ale jest kawał. Byłem w końcu przy tej tamie, co w tamtym roku sobie mówiłem, że muszę popłynąć. Ale nie zajęło mi to dłużej jak 1,5 godziny. W tamtym roku elektrykiem z jednego brzegu na drugi chyba płynąłem 1,5 godziny czy dwie. Tak jakoś. Mam filmik tam chyba, że 7 czy tam 8 kilometrów zrobiłem wtedy. No, coś takiego, no. A tutaj zajęło mi to wcale nie na pełnym gazie, bo tak sobie można powiedzieć na pół gazu płynąłem. Fajnie. Także z palinką to jest moment. W sumie włączyłem kamerkę i można powiedzieć już jestem może nie na środku, ale także te pływanie dużo lepiej idzie. To co? Może mu damy w gary, nie? Ogień. Żeby nie przynudzać. I już jesteśmy w ślizgu. Piękna sprawa. Zrobiłem falę. Zajebiście. Ale jest moc. Lubię ten moment, jak ponton wychodzi ze ślizgu. Fala mnie dogania. Kurde, mam trochę zalany ponton. Boję się o podłogę.
pierony wody. Mam nadzieję, że nic nie spuchnie. Było troszkę zabawy z psem. Wchodził, wychodził, wchodził, wychodził, wyskakiwał mokry z tym futrem. Zalał mi całe konto. Fajnie było, zabawa fajna, ale teraz kurde, no wody jest tu wpierony, a między podłogą a tym jest jeszcze 8 cm, także tej wody jest naprawdę dużo. Właśnie czuję nawet po tym, jak ponton wchodzi w ślizg, że troszeczkę dłużej czekam. Pewnie waga. Ale dzisiaj go już wyciągam na brzeg, będę suszył. Jutro rano się zbieram. Jadę do domu. Dam mu pełną manetę, nagle zobaczymy, czy zgaśnie, czy się rozkręci. 3, 4. Już jest ślizg. Sześciokonnym dałoby się holować kogoś na jakimś kółeczku. Muszę spróbować, może się to uda nagrać w następnym filmie, jak kogoś holuję. Znajdę jakiegoś ochotnika, prawdopodobnie będzie to moja córka. W ślizg pewnie nie wejdę z takim czymś. Będzie ciężko. A kto wie? Może się uda. No to ogień. Żaglóweczce też całkiem spoko. Tutaj nie nagrywałem wcześniej. Poświrowaliśmy tutaj na dwa pontony.
Tam trzy osoby mają 9-8 Tohatsu. Nie dał mi rady. Nie no, też spoko, ale jednak byłem szybszy od niego. Narobiliśmy sobie fal. Także było prawie jak nad morzem. No ale jednak myślałem, że będzie to lepiej 9-8 chodziło. Ale brałem go, spokojnie go brałem. Może nie jakoś tak super, ale ja dziś rozwijam prędkość, powiedzmy, te 23 na godzinę. Myślę, że oni mieli jakieś 17, bo chyba wszedł w ślizg, ale jednak nie dał mi rady. Ale trzy osoby dorosłe, także tak czy siak powiem szczerze, że szacun. Tylko, że mają taki ponton, nie wiem jak to się nazywa, ale on jest długi, ale strasznie wąski, z takim szpicem. Może to nie jest kajako ponton, ale taki wąski. Także myślę, że całkiem lepiej się z takim pontonem pływa, przynajmniej silnik, no nie, bo tu ma taki szpic, ma lepszy ten, ale najważniejsze, że wygrałem. A to wszystko przez naklejkę Yamaha. Dobra, widzę, że przypływają do portu. Ja też już spływam. Pobawiłem się troszkę. Także żegnam się z wami do następnego razu. Może się uda jakoś z tym holowaniem coś wymyślić. Zobaczymy jak będzie. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Hej.